piątek zabiorę was na inny bazar, już w tym miasteczku, w którym my mieszkamy. To jest mniejsze miasteczko. Mogą się ceny różnić i to bardzo nawet. Także zobaczymy. W piątek kończy się święto tutaj islamu, Ramadan. Także prawdopodobnie na 95% te bazary będą w piątek czynne i wtedy zobaczymy, porównamy sobie ceny z tych bazarów, a z większego miasta, jakim jest Alania. Także widzimy się w następnej odsłonie. Pozdrawiam gorąco. Bye. Witam serdecznie. Dzisiaj zabiorę was na takie bazary tureckie na placu. Zobaczymy, co jest ciekawego, jakie ceny. Ten bazar jest w miasteczku Pokulkalar i z tego co wiem, otwierany jest tylko w piątek na placu targowym. Także idziemy zobaczyć, co jest ciekawego. Jeżeli chodzi o płatność na takich bazarach, najlepiej płacić gotówką. Jest to obojętne, czy będziemy mieli liry, czy euro, czy dolary. Nawet miałem taki przypadek, że za jedną rzecz zapłaciłem w złotówkach. Bez problemu sprawdzam sobie na internecie, jaki jest kurs poszczególnej waluty. Także naprawdę nie ma problemu, jaką walutą zapłacimy. No i w sumie najważniejsza rzecz, jeżeli płacimy kartą płatniczą, sprawdzajcie na terminalu, jaka nabita jest suma. Sam doświadczyłem takiej sytuacji, gdzie po uprzednim umówieniu się do ceny, a było to 500 lirów, przed zbliżeniem karty do terminala okazało się, że nabite jest 1000 lirów, to znaczy dwa razy po 500. Nie sądzę, żeby to był przypadek, także naprawdę uważajcie na takie rzeczy, bo naprawdę później będzie ciężko odwrócić taką sytuację. A więc porównując ceny z bazar z dużego miasta, jakim jest Alania i z mniejszej miejscowości, można powiedzieć, że ceny są bardzo podobne. Oczywiście podstawą jest dobrze się targować, bo jak wiemy, ceny na początku są zawyżone dwukrotnie. Także podsumowując, jeżeli chodzi o artykuły sprzedawane na tureckich bazarach, naprawdę są dobrej jakości. Warto je kupować, tylko pamiętajcie, najważniejsze, sprawdzać, ile się płaci i dobrze się targujcie. To jest podstawa. Nigdy nie zgadzajcie się na ich pierwszą cenę. Hello. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.